Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30. Zaprasza Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProCam Polska. Dzień dobry, z tej strony Dariusz Ziarko. Witam Państwa w audycji, w której poruszymy o systemach wsparcia doradczego ze strony ProCam Polska. Moim gościem jest doradca firmy ProCam, dr Krzysztof Gasparski. Dzień dobry. Jak to, kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, co dało się zauważyć od pierwszych dni miesiąca. Chciałbym, żebyś powiedział słuchaczom, w jakich segmentach upraw firma ProCam się koncentruje. No na odśnieżaniu to nie, ale na systemach doradczych jak najbardziej tak. Tutaj mówimy o szeroko pojętym rolnictwie, wszystkich uprawach praktycznie, ale powiedzmy ta moja działka jest skoncentrowana na sadowniczej wersji. W jakiej formie są przekazywane bieżące informacje dotyczące ochrony i nawożenia? Gdzie można je znaleźć? Tu też staramy się działać jak najbardziej szeroko. Mamy w tej chwili komunikację także za pośrednictwem tutaj Radia Leliwa, ale na stronach ProCam Horti, na portalu sadowniczym takim ogólnopolskim sad24.pl działamy wsparciem przez komunikaty SMS i także przez portale takie jak YouTube na przykład. Co zrobić, aby otrzymać komunikaty z firmy ProCam? No to jest bardzo proste, bo można powiedzieć, że są one ogólnodostępne na wspomnianych platformach, ale jeżeli chce się korzystać z tych dedykowanych SMS-em, krótkich wiadomości, najbardziej pilnych, związanych z alertami, najłatwiej to zrobić poprzez SMS-y i tutaj trzeba skontaktować się bądź ze sklepami, z punktami ProCam, z handlowcami ProCam, którzy przedstawią ankietę do wypełnienia. No, mamy czas RODO, więc tutaj bez tego nie wchodzi to w grę. Krótka ankieta, trzeba być naszym klientem, trzeba mieć dobre relacje z handlowcami i wtedy SMS-y docierają bezpośrednio na Państwa telefony. I jakimi sprzętami dysponuje firma ProCam dla podniesienia jakości świadczonego doradztwa? No to jest bardzo ważne pytanie z uwagi na to, że prawdziwe doradztwo nie może być tylko oparte na wyczuciu samego doradcy, ale poparte także wszelkimi obliczeniami matematycznymi, które współdziałają z modelami chorobowymi, ze stacjami meteo. Posiadamy swoje mikroskopy, rozwieszamy pułapki feromonowe, tablice lepowe do odłowu szkodników. Patrzymy także na odłowy spor trapów, czyli chwytaczy zarodników, czyli musimy wiedzieć, że te zarodniki patogeniczne w tym powietrzu są aktywne i wtedy puszczamy odpowiednio ważne komunikaty. Czy mamy coś do przekazania dla miłośników ogródków przydomowych i ogrodów działkowych? No tak, oprócz profesjonalnego ogrodnictwa, profesjonalnego rolnictwa, także zaczynamy starać się o to, żeby te nasze ogrody, nasze ogródki przydomowe, tereny zieleni wyglądały coraz lepiej i ProCam w tym zakresie także uruchomił pierwsze komunikaty. Na razie działa poprzez stronę na YouTubie, tam łatwo znaleźć ProCam Garden, pisane ProCam przez C, ProCam Garden i tam można zobaczyć bieżące informacje w tym zakresie w formie filmu. Moim gościem był doradca firmy ProCam dr Krzysztof Gasparski. Dziękuję. Zapraszam słuchaczy o tej samej porze za tydzień. Dariusz Ziarko, korzystając z okazji w imieniu moim, mojego gościa, całej firmy ProCam, chciałbym złożyć Państwu życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Na pisance kolorowej ślemy Państwu życzenia, dużo zdrowia, pomyślności i marzeń spełnienia. Niech baranek wielkanocny szczęście Państwu przyniesie. Niech się wszyscy uśmiechają w świątecznym okresie. Wesołego Alleluja. Sponsorem audycji jest ProCam Polska. Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30.